No. Wymieniem powietrze to podmuchy jadry, powodujące, że sterowanie woda będzie samotnym bardzo. Trudno, nie zna. Tak, próbuj się cofnąć przy 8 metrach po latach. Jak ją przewracało na plecy. I po modelach tutaj się uwaga do obrębu, gdzie jeszcze nie było tak zbawione. Asia! Chyba bierze chyba głosy. W tej chwili model wykonuje opadanie poprawki. Zobaczę, jak są głosy. Dobrze. Dobrze. Dodam, że wcześniej mistrzostw sześciu zawodników i pan Michał Wójcik uzyskał 17. lokatę. Jest ta figura, którą zawodnik zgłasza. Sędzią do oceny. Za zawodnikiem stoi najlepszy polski sędzią Polskiej Narodowej. Głównym sędzią dzisiaj na zawodach na Bemowie jest pan Jerzy Kosiński, mistrz świata w modelarstwie lotniczym, szef sekcji modelarskiej w Aeroklubie Warszawskim na co dzień, przy stoliku sędziowskim na starcie modeli zdalnie sterowanych pracują od lewej strony kolega w czerwonej kurtce, Marek Dominiak, aeroklub polmański, wielokrotny reprezentant kraju w klasie modeli akrobacyjnych na uwięzi. Jednocześnie powiem, że jest delegatem aeroklubu polskiego do Międzynarodowej Komisji Modelarskiej CIAM FAI. Kolejny kolega będzie lądowanko. Pan Gałdyński jest członkiem klubu łódzkiego, wielokrotnie reprezentował barwy polskie na arenie międzynarodowej
w bardzo trudnej klasie. Ja cię rozumiem, co ty mówisz. Czyli modeli akrobacyjnych zdalnie sterowanych. Gratulacje dla Michała Wójcika, reprezentanta aeroklubu Włocławskiego.